Dzień dobry, witam Was moi kochani bardzo serdecznie w niedzielę. Mamy zmianę czasu, mamy godzinę 9:43, a po staremu to byłaby chyba 10:43. Zajebiście. Ja się właśnie zbieram, ogarniam Annabelle Minerals. W tej chwili używam podkładu. No powiem Wam, że ja już zapomniałam, jakie to jest świetne. Tylko pielęgnacja musi być dobrze. Musi się dobrze wchłonąć. Wtedy najlepiej, jest najlepszy efekt. Ja wstałam, nie wiem o której, chyba o 7:00. Wyspana, zwarta, gotowa. Jak widzieliście, przy bitkach było śniadanie do łóżka. Kawa, dwie kawy wypiłam. Cudownie, cudownie. Boże, jak niewiele potrzeba do tego, żeby rozprowadzić ten podkład mineralny. On jest taki sypki. To ja mam akurat 4 gramy i to jest, nie wiem jaki, a nie wiem jaki kolor, a zawsze biorę taki najjaśniejszy. Wybieram, bo jestem raczej z tych bladolicych i do tego mam jeszcze w razie czego puder, który sobie też użyję. Pędzelek i hec. Zapytacie Milena, gdzie ty się tak stoisz? Znowu kot drapie. Nie, no nie idę, nie idę. No normalnie. Ty się tak stroisz. Znowu ten kot mnie z równowagi i wybił w ogóle ze wszystkiego. Jedę na budowę. Przy niedzieli popracować trochę. Posprzątać. Przy okazji powrzucam jakieś przebitki. Tysiek, jak nie wie, jak mnie zmotywować, to mówi, weźmiesz statywy, weźmiesz kamerę, czyli telefon i sobie ponagrywasz. Cudownie. Prania mam full. Tysiek właśnie pralkę wstawił. Obiadu nie mam, ale stwierdziliśmy, że chyba dzisiaj zamiast obiadu będą mojego ryśka, jak to się mówi, tosty, grzanki z pieczarkami i serem. Więc luzik, ale ładnie to wygląda. No ludzie, ale jestem w szoku. No czekajcie, pomaluję się tylko i zaraz wracam. Dobra, jestem, zalałam sobie herbatkę na drogę. I w ogóle nie wiem jaka jest temperatura. Myślisz Marek, że ciepło? W miarę? Ja wezmę kurtkę. Wezmę kurtkę i jeszcze na drogę spryskam się tymi perfumami Libre. Od Yves Saint Laurent, damskimi jednak jak się okazało. Wczoraj Ryszard sprawdził, tutaj sobie psiknął, mówi no ładne, ładne. Jestem w szoku, bo on z reguły takich nie lubi. Więc zrobimy teścik. Ja się z nimi spsikam, proszę bardzo. Huhu. I zobaczymy, czy faktycznie mu nie będą przeszkadzać. No wiesz, że ładne. I tak wystrojona jedna budowę. Już Wam pokazuję moje OOTD do sprzątania. Moje OOTD do sprzątania, proszę bardzo. Spodnie robocze z kieszeniami. Mega wygodne do kupienia w Julii. Mój mąż mi kupił. Bluza stara jak świat. Podróba Levisa. Moja ulubiona fryzura ostatnio. I przydałoby się wziąć jeszcze kurtkę, więc... biorę tą, bo nie wiem jak będzie. Biorę Was, biorę statyw, który jest w kuchni. I biorę jeszcze sobie to. I nic więcej nie biorę. To co? Jedziemy.
No i jesteśmy już na budowie. Teraz to patrzę, że wystroiłam się jak po prostu stróż w Boże ciało. Ale nieważne. Mam rękawiczki. Teraz patrzę w pogodę, mamy tak mniej więcej 13 stopni na plusie. Trochę wieje. Głupia czapki nie wzięłam, bo co? Ryszard już u góry przeleje. Dał mi rękawiczki. Mam tutaj worek. A tu... pojazd. I będziemy sprzątać. Już Wam pokazuję, co tu się kuźwa dzieje. Co Wy nie macie pojęcia. Ale bardzo dobrze, że się dzieje i ja muszę trochę wyłączyć umysł, bo się martwię i trzeźszym lekarzem i co tam się okaże. W razie wydmucham się. Jestem. Ryszard jutro rano pojedzie nas zarejestrować i zobaczymy. I tak trochę za dużo. To nic. I co jeszcze? Ubrałam białe Adidas, bo stwierdziłam, że i tak dzisiaj mam akcję pranie, więc wrzucę je do pralki, wybiorę i będzie super. No i to był zły pomysł, bo mi ciągnie wilgoć od nóg. Ale to nic, już się biorę za robotę i tyle. Pokazuję Wam, co tu się dzieje. Czekajcie. No to tak, proszę bardzo. To wszystko trzeba uprzątnąć. Także jak widzieliście, dużo roboty. No, że nie dużo. Ryszard już na dachu. Ja ubieram rękawiczki. I biorę się za robotę, bo zamarznę tu za chwilę. Myślałam, że będzie cieplej. Dobra, chwila przerwy, proszę bardzo, rękawiczki sobie odkładam, biorę moją herbatę. Powiem Wam, że całkiem mi tutaj idzie. Trochę się rozgrzałam, bo było naprawdę chłodno i patrzę na te brzoski tutaj. Czekajcie, może Wam pokażę. Zobaczcie, jak to się rozrosło. No po prostu mam tego mnóstwo, multum. Mnóstwo tego i plan jest taki, żeby je przekopać i na skraju naszego tutaj ogrodzenia je wsadzić. Tylko ja się martwię, żeby one się przyjęły. Mamy ich mnóstwo. Kiedy to tak urosło, my nie wiemy. Teraz się właśnie z Ryśkiem żeśmy śmiali, że to w tym roku tak wybujało. Ale bardzo się cieszę, bo te brzuski, co żeśmy na początku tego roku wkopywali i kupiliśmy takie, to chyba się nic nie przyjęło. Tak nam się wydaje. No, a jeszcze. Teraz tak sobie tutaj chodzę, sprzątam.
To pomyślałam sobie, znaczy myślałam sobie, taki myśliciel mi się włączył. A propos filmu Noce i dnie. Znaczy to w sumie jest serial, teraz leci gdzieś tam u nas w telewizji. No i wczoraj chyba ze 2 albo 3 odcinki, żeśmy z Ryśkiem obejrzeli. I powiem wam, że ja uwielbiam ten serial, po prostu uwielbiam. Ale im więcej go oglądam, tym bardziej myślę sobie, Boże, jaki ten Bogumił był biedny przy tej babie. Normalnie anielską cierpliwość on do niej miał. Ale serial przepiękny, film też. No ona jest niesamowita, Barbara. No, nie wiem, czy słyszeliście, ale ta aktorka, która grała Barbarę, też już nie żyje. Zmarła, więc no, następny etap się kończy. Normalnie niesamowite, nie? Boże. Kątem. Ała sobie. Budowa. No. Ale powiem wam, że fajnie. Zaraz się biorę za drugą część, bo tutaj też dookoła posprzątam wszystko, te deski, nie deski, co będę mogła, tą nakupkę gdzieś pozrzucam, żeby to było tak w miarę, wiecie, ogarnięte i w miarę czysto. Oto jakby nie patrzeć, jednak budowa. A ta dachówka pokruszona, wyrzucimy ją gdzieś tutaj do jakiejś dziury, jak mamy tą naszą drogę dojazdową. I myślę, że będzie dobrze. Ale powiem wam, jaki ja mam teraz widok tutaj ze swojego wejścia do domu, bo to jest wejście. Jaki ja mam widok, jakie piękne są te drzewa. Ja zaraz wam pokażę, czekajcie. No powiem wam, że te drzewa to są stare jak świat. Ale piękne. Dobra, zamykam się, popijam herbatkę i biorę się do roboty. Palniczek biorę. Dobry problem, że blisko rozpali to w każdej porze roku. Gdyby obiad jak to. No, dzień tak zrobimy. Rybacha. Rybacha. Nie pomyślałem, bo chciałem ją kupić też rybachę.
Ile to się pomyślałam? Nie by było dzisiaj. No. Ja mam dobre pomysły, tylko nie czas. Ale można za tydzień. Można. Już w domu, home sweet home, albo raczej z jednego domu do drugiego i tak dalej. Na szumie, na herbatę, no bo trochę zmarzłam. Buty to mi tak przemokły, że nawet nie mówcie, ostatni raz jechałam bez gumowców albo jakichś takich porządnych butów. Ostatni, no ale no nie spodziewałam się, że jest tak jak jest. No nic, tak czy siak. Na mi bryczek. I przypomniałam sobie o mojej pokrzywie, którą zbierałam i sobie zasuszyłam. Dobra, wrzucam ją tu. O. Oczywiście ja ją podrasuję, nie widać. Tutaj do tego, o. Sobie. Zapodam. O. Ciekawa jestem, jak będzie smakować. I to trochę podrasuję sobie. No szkoda, że nie mam cytryny. No ale cóż. Tutaj widzę, że Ryszard załatwił słoik mięta. I to jest, proszę Państwa, miód. Tak wygląda. Aż muszę spróbować. Czekajcie. Powiem tak. Wygląda w ten sposób. Taki zielony. Ale wiecie, co ciekawy smak taki. Słodko-miętowy. Jak ktoś lubi cukierki miętowe, no, to powiem Wam, że ciekawe. No nie jest złe. Posłodzę sobie tą moją herbatę, tą pokrzywową, właśnie tym miodem miętowym. No i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No tak żałuję, że nie mam ani pomarańczy, ani cytryny, że to jest aż... No ale co, nie pomyślałam. Może ją gdzieś mam. Nie mam. Także tak, ja sobie tutaj działam i idę posiedzieć, trochę odpocząć, coś z tej niedzieli wyciągnąć dla siebie. A Ryszard pewnie zaraz tu przyjdzie i będzie robił obiad. A dzisiaj będą grzanki z pieczarkami, z serem, porą i kotupem. I już nie mogę się doczekać. No powiem Wam, zapiekanki wyszły wybitne, naprawdę wybitne. My zawsze czekamy z nimi do sezonu jesiennego, wtedy najlepiej smakują. W tamtym roku, czy kiedy to było, 2 lata temu, jak morsowaliśmy, to też przyjeżdżaliśmy w niedzielę do domu i Rysiek robił te zapiekanki. Genialne, genialne. Ta herbata
moja pokrzywowa z tym jodem była bardzo dobra. Trochę się bałam, bo to takie zielone wyszło, ale wyszła pyszna. I jakby była cytryna, byłaby jeszcze lepsza. Także już wiem, że muszę kupić cytrynę na przyszły tydzień. I co? No troszkę się odprężyłam tym dzisiejszym dniem. Idę jeszcze lenić się dalej. A jutro, no akcja, lekarz. Pewnie rano pojadę do pracy. W międzyczasie Rysiek nas zarejestruje do lekarza i zobaczymy, co tam, jak tam. Trzymajcie kciuki, żeby było wszystko dobrze. A póki co, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa.